Aż 14 ofert wpłynęło na konkurs na stanowisko prezesa Dzierżoniowskiego Szpitala, jaki ogłosiła Rada Nadzorcza placówki. Termin składania ofert upłynął 31 stycznia. Nowego prezesa szpitala poznamy prawdopodobnie do końca lutego. Procedura będzie wyglądała w ten sposób, że oczywiście tym organem rozstrzygającym konkurs i powołującym prezesa jest Rada Nadzorcza. Dzisiaj o godzinie 12 jest pierwsze spotkanie, gdzie oferty będą otwarte. Będą sprawdzone pod względem formalnym. Te, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu, te osoby zostaną poinformowane, zaproszone na rozmowy. Wiem, że Rada planuje z każdą z tych osób dosyć długo porozmawiać, tak żeby wybrać najlepszego kandydata. Dobrego prezesa, to znaczy zdaniem wicestarosty Dzierżoniowskiego, przede wszystkim dobrego menedżera, ale nie tylko. Chcielibyśmy, żeby to też była osoba, która będzie w stanie zespoić te wszystkie osoby pracujące w szpitalu, czyli lekarze, pielęgniarki, administrację, bo uważam, że z tym był troszkę problem w ostatnich latach, natomiast sądzę, że są takie osoby na rynku. No widać, że z ilości 14 osób i z tego co wiem, są to osoby z różnych regionów w kraju, bo również z Wybrzeża, również różne rejony Dolnego Śląska, więc no myślę, że w takiej grupie ludzi się znajdzie osoba, która spełni wszystkie wymagania, jakie stawiamy przyszłemu prezesowi. Przypomnijmy, że 19 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza odwołała ze stanowiska prezesa szpitala Dariusza Brzezińskiego. Powodem, jak podano wówczas w oficjalnym komunikacie starostwa powiatowego, było naruszenie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Dariusz Brzeziński, pełniąc funkcję prezesa szpitala, nie mógł prowadzić działalności gospodarczej. Jednak jeszcze w grudniu 2013 roku jego działalność pod nazwą Doradztwo Prawne i Gospodarcze miała status aktywny w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z wymogami ustawy Rada Nadzorcza rozwiązała z Dariuszem Brzezińskim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Starosta zapewnia jednak, że mimo że szpital działa bez prezesa, to nie powoduje to żadnych problemów z jego funkcjonowaniem bieżącym, czy też rozpoczętymi inwestycjami. Szpital jest bez prezesa praktycznie już od półtora miesiąca, natomiast no, widać, że ta decyzja o rozszerzeniu zarządu do 3 osób była decyzją trafną, bo praktycznie nie odczuwamy tego zupełnie. Wszystkie działania szpitala bieżące są realizowane, zostały podpisane kontrakty, mało tego, obecni członkowie zarządu na początku roku podpisali ugodę z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącą nadwykonań za rok 2009, to też taki temat, który nam od kilku lat tutaj sprawiał problemy. No, udało to się zrobić, także widać, że i wszystkie decyzje oczywiście są podejmowane, szpital pracuje normalnie, ale no nie jest to sytuacja zwykła taka, że faktycznie jednostka działa bez kierownika zakładu pracy, więc no, chcielibyśmy oczywiście jak najszybciej tą osobę wybrać. Tutaj, jeżeli chodzi o merytoryczne działania, nie ma żadnego uszczerbku, wszystkie działania medyczne, działania organizacyjne, inwestycyjne są prowadzone normalnie i tutaj spokojnie możemy czekać do wyboru nowego szefa. Według wstępnych ocen nowego szefa szpitala powiatowego w Dzierżoniowie poznamy najpóźniej do końca lutego.